O pieniądzach jest mnóstwo takich przypowieści czy przysłów, które mówią o tym, że pieniądze szczęścia nie dają, ale co daje szczęście? Zakupy, prawda? Albo też, że pieniądze szczęścia nie dają, ale każdy chce spróbować. A może on jest, u niego będzie inaczej. Jak to jest z tymi, ja chcę powiedzieć właściwie o bogactwie i bogactwie, które przynosi szczęście. Bogactwie, które przynosi szczęście. Ale pierwsza kwestia, najważniejsza jakby, którą musimy pamiętać, kiedy będziemy patrzyli, czy umiesz patrzeć? Czy umiesz patrzeć i właściwie oceniać? Zobaczcie, to jest jedna z takich zasadniczych cech dorosłych, dojrzałych ludzi przynajmniej, że umieją oceniać. Tak? I już, ja już nie mówię o tym, że bogactwo ma wiele oczywiście innych jeszcze odniesień, tak? Bo można mówić o bogactwie intelektualnym, emocjonalnym, bogactwie bardzo, bogactwo może być różne, ale tu mówimy na razie tylko o takim wartościowaniu rzeczy. Wartościowaniu rzeczy. Zobaczcie, jak to jest z dziećmi. Uwielbiam patrzeć na swoje wnuki, chociaż czasami nie mogę patrzeć na nich. Nie, one nie mają żadnego poczucia estetyki na przykład. Tak? Czyli je przy stole, wszystko rękami nakłada, wyciera w siebie, to leci na krzesło, na podłogę, wszędzie dookoła jest po prostu, jak to się mówi, chlewik. Tak? Nie mogę na to patrzeć. Nie mają poczucia estetyki. Ale też jedną z rzeczy, to wiele mógłbym wymienić takich, jedną z rzeczy, nie mają poczucia wartości. Trąciło ręką, spadł kubek na ziemię, talerz spadł, spadł jakiś dzbanek albo coś, komórka spadła na ziemię i się rozbiła. Czy dziecko jest ojejku, komórka się stłukła albo coś w tym rodzaju. Nie, w ogóle, nawet taki spojrzy tylko na ciebie, bach zrobiło, tak? Bach, koniec, to jest cała jego interpretacja rzeczywistości. Bach. To kosztowało, to miało wartość jakąś. Bach. No, my już zupełnie inaczej patrzymy na to, kiedy samochód stukniemy, to od razu przeliczamy w głowie. Tu lakiernik, tu mechanik, tu polisa ubezpieczeniowa, tu to. Od razu mamy w głowie kalkulator tego wartości, co się dzieje, co się stało. Tak? Ile to będzie kosztowało? Jest taki program, zawsze jestem pełen podziwu. Nie pamiętam dokładnie, co to jest, ale tak, gdzie oni najpierw pokazują im magazyny, takie różne garaże i oni mogą zerknąć, co to jest, a później licytują, kto to weźmie, a później biorą rzeczy do ręki i świetnie umieją nazywać. To tyle jest warte, to tyle. Tu będzie z tego takie pieniądze, tu z tego takie pieniądze. Natychmiast wiedzą, jakie ceny mają za wszystko. Podziwiam. Ja bym tak nie umiał, nie wiedziałbym i oni też mają czasami taki problem, więc idą wtedy do fachowca. Jeżeli nie wiedzą, jaką coś tam może mieć wartość, idą z tym do fachowca. I fachowiec mówi im, czasami są zaskoczeni pozytywnie, a czasami są zaskoczeni negatywnie, bo czasami coś ma, okazuje się, bardzo dużą wartość, a czasami to myśleli, że to będzie coś warte, to nic nie ma wartości. Więc czy umiesz patrzeć, jak patrzysz na wszystko, co na swoje życie i na te wszystkie rzeczy, które mają jakąś tam właśnie no, wartość w twoim życiu. Pierwszy fragment. Mateusza 6 rozdział. To jest parafraza, ale myślę, że pomocna. Mateusza 6 rozdział, 22 wiersz. Oko. Czym jest dla ciała oko? Jest jak lampa. Jest jak lampa. Jeśli twoim oczom niczego nie brakuje, tam było, jeżeli twoje oko jest zdrowe, tak, jeżeli twoje oko dobrze funkcjonuje, to całe twoje ciało będzie jasne. Czyli całe twoje życie będzie w takim świetle. Będziesz dobrze funkcjonować. Oko. Jak patrzysz? Dalej. Lecz. 23 wiersz. Lecz jeśli twoje oko słabnie, albo jeśli jest chore, tak, jeżeli jest złe, to wtedy całe ciało pogrąża się w mroku. I jeszcze Pan Jezus dodaje, mówi, jeśli ściemnieje oko Twoje, ściemnieje źródło Twojego światła, to ogarniać Cię będzie naprawdę wielka ciemność. Więc już po pierwsze tu, jak funkcjonujemy, bardzo dużo zależy od naszych oczu. Jak widzisz, jak postrzegasz wartość rzeczy, wartość życia w ogóle, z którym masz do czynienia. To nawet to, twoja umiejętność patrzenia, tego fizycznego patrzenia, tak? Jeżeli to będzie ciemne, to doprowadzi do jeszcze większego mroku. Jeżeli już teraz nie umiesz ocenić wartości rzeczy,
tak? To doprowadzi cię do jeszcze większego mroku. Jeżeli nie umiesz ocenić, co jest sednem życia, jeżeli nie umiesz ocenić, kim jest Jezus Chrystus, to doprowadzi cię do jeszcze większego mroku w twoim życiu. I Pan Jezus to podsumowuje w tamtym miejscu, mówi, nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. I jeszcze mocniej podkreśla, mówi, nie jesteście w stanie, nie możecie służyć Bogu i pieniądzom, Bogu i mamonie. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Co ciekawe, Pan Jezus o piekle mówi bardzo dużo. To jest zaskakujące. Wydawałoby się, że Pan Jezus powinien mówić o miłości, o miłości, o miłości. A Pan Jezus mówi dużo o piekle i bardzo dużo mówi też właśnie o pieniądzach, o majątku, o bogactwie i o tym, jakie to bogactwo ma dla nas znaczenie. Nasz wzrok został wypaczony. Nasz wzrok został zniekształcony, można powiedzieć, przez grzech. I przez to w zły sposób patrzymy na bogactwo. Zaraz zobaczymy, na czym to polega, to złe patrzenie na rzeczy. Z dziećmi takie jest jeszcze jedna rzecz a propos tego patrzenia. Przeczytałem to kiedyś w internecie a propos podejścia dzieci do rzeczy i do własności. Też jeszcze jedna taka... Pamiętam, tych prawideł było dosyć dużo, a jedno z nich brzmiało w taki sposób. Jeżeli na to spojrzałem, jeżeli spojrzałem na to pierwszy, to jest moje. To jest przykazania dzieci małych w przedszkolu. Jeżeli ja na to spojrzałem i spojrzałem pierwszy, to jest moje. I to musi być moje. Pomyślałem sobie wtedy, jak niedaleko my jesteśmy od dzieci. Czy ja się aż tak bardzo różnię od tych moich wnuków, co do których patrzę na nich czasami mówię, Boże, jak to w ogóle z nimi postępować, kiedy one się wreszcie nauczą właśnie tego wartościowania. Ale to samo dotyczy mnie. To samo dotyczy mnie. Jak patrzę na rzeczy i czy przypadkiem nie patrzę w taki sposób pożądliwy na rzeczy, które mnie otaczają. Ciekawostka jeszcze, zanim pójdziemy dalej z Biblią. W naszym języku, czy zastanawialiście się kiedyś, skąd pochodzi słowo Bóg? W naszym słowiańskim czy prasłowiańskim języku okazuje się, że Bóg oznaczało szczęście. Słowo Bóg było połączone ze szczęściem. Zobaczmy takie ciekawostkę później dalej. Jeżeli mamy taki końcówkę wyrazu, na przykład aty, na przykład żonaty, czyli ten, który ma żonę, prawda? Jeżeli ktoś jest brodaty, to ten, który ma brodę, prawda? I tak dalej. Ta końcówka mówi, że ktoś coś ma. Bogaty oznacza, tak jak jest napisane tam właśnie, to ten, który ma Boga i tym samym jest szczęśliwy. Bogaty to ten, który ma Boga i jest szczęśliwy. Nawet nasz język słowiański wskazuje na coś takiego. Ubogi, znosi w drugą stronę, nie oznaczało tylko, że czegoś nie ma, jakiegoś bogactwa, ale oznaczało, że nie ma Boga właśnie. Ubogi nie ma Boga. Jest pozbawiony Boga i tym samym nie ma szczęścia. I jeszcze ciekawe słówko tam zboże, bo to też tam Bóg w środku jest taki rdzeń, jeżeli chodzi o to słowo. I też znaczyło właśnie, że to jest podstawa życia. Podstawa życia, więc... No także to jest szczęście, które pochodzi od Boga. Szczęście, które pochodzi od Boga, a więc z Jego takiego życiodajnego daru. No bo bez zboża i bez Boga nie można żyć. Dzisiaj mam wrażenie tylko, że człowiek sobie z tego zupełnie nie zdaje sprawy. Tak? To tak jak dziecko myśli, skąd się bierze mleko. Mleko bierze się z supermarketu, pieniądze biorą się z banku i po prostu tak ma być, koniec. I tak samo Pan Bóg po prostu powinien dostarczać nam wszystkie dobra, od tego jest i tyle. Na tym się powinno skończyć. No tak nie jest. Wróćmy do Biblii. Jeszcze jeden fragment z Mateusza, a później skupię się na Ewangelii Łukasza. Bo tego, jak powiedziałem, Pan Jezus o bogactwie mówi bardzo dużo w różnych miejscach. Miałem wielki problem, żeby tylko się skupić na kilku fragmentach. Więc okej, pierwsza kwestia z Mateusza, 13 rozdział, 22 wiersz. Pytałem się wcześniej, jak to jest z tym bogactwem, co ono nam daje. No więc zobaczmy. Posiany między ciernie,
to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. Inne tłumaczenie mówi: zwodnicze uroki bogactwa. Ułuda bogactwa to inaczej zwodnicze uroki bogactwa. Czyli wracając do naszego oka, które jest zdrowe albo nie, czy masz jakieś bielmo na swoim oku, że tak można powiedzieć, tak? Coś, co ci przeszkadza, coś, co zniekształca cały obraz. I tutaj właśnie coś takiego jest. To jest ułuda, to jest zniekształcony obraz. Zniekształcony obraz. Widzimy jak Fata Morgana. To jest to moje źródełko, to jest ten mój skarb. Jak tylko to będę miał, to już będę szczęśliwy. Jak tylko to osiągnę, to będę szczęśliwym człowiekiem. Ale zobaczmy końcówkę plonu nie wydaje. Trzeba sobie zadać pytanie, i to jest ważne pytanie, jeżeli ktoś ma taki zwyczaj robienia notatek, bardzo to jest dobra rzecz. Co musi się stać, żeby moje życie było produktywne? Co musi się stać, żeby moje życie przyniosło owoc? Co musi się stać, żeby na końcu mógł stwierdzić, tak, moje życie miało sens? Co musi się stać? Musisz nie dopuścić do zaduszenia słowa. To, co on zrobił, ci ludzie, tak, przez umiłowanie tego świata, on zadusił w sobie słowo. Przez umiłowanie bogactwa, tak, pozwolił, żeby jego oczy poszły za ułudą bogactwa. Pokochał to, co kocha świat, o czym mówi nieustannie świat. Za tym poszło jego serce. I w taki sposób zadusił słowo. Zadusił, czyli stłamsił, czyli nie pozwolił, żeby to słowo w nim rosło. Dlatego ja tak często się pytam, jak tu miałem spotkanie z młodzieńcami, czy czytałeś Biblię w tym tygodniu? Jeżeli nie czytałeś Biblii, jeżeli to po prostu masz to w nosie. Po prostu nie masz nic wspólnego z Bożym życiem. To, że wiesz coś na temat Pana Boga, to niewiele wnosi. Jakie znaczenie ma słowo w twoim życiu? Czy to słowo rzeczywiście wydaje owoc? Jedyna rzecz, dzięki której człowiek rodzi się na nowo, oprócz Ducha Świętego, to musi być Duch Święty, to jest właśnie słowo. To jest właśnie słowo. Jeżeli to słowo mało dla mnie znaczy, jeżeli nie muszę do niego zaglądać, jeżeli nie muszę nim żyć, jeżeli nie muszę go rozważać, to coś jest bardzo, bardzo nie tak. Idźmy dalej. Więc mamy zwodnicze uroki bogactwa. I teraz idziemy do Ewangelii Łukasza, szósty rozdział. Tu jest taka ważna informacja, którą podaje nam Łukasz co do bogactwa i jego cechy. Bogactwo czym się cechuje? Jak powiedziałem, bogactwo to nie musi być wyłącznie pieniądz. Może też być coś innego, może być bogate życie. Bogate życie rozrywkowe, intelektualne, jakiekolwiek. Tak? Idę za jakimś bogactwem, które ja sobie wymyślam. Pamiętajmy o tym. I to jest pierwsze ostrzeżenie. Najpierw są błogosławieństwa i nagle później jest biada. Biada. Ostrzeżenie. Biada. To jest straszne słowo. Biada. Mówi, biada bogatym. I tłumaczy, dlaczego? Gdyż w pełni odbieracie swoją pociechę. Biada bogatym, gdyż w pełni odbierają swoją pociechę. Co dają pieniądze? Tak, tu widać pociechę. Czyli cała radość życia, sens życia sprowadza się do tego mieć, korzystać z życia szybko, mocno, jak najwięcej. I to jakakolwiek to będzie dziedzina. Czy to będą pieniądze rzeczywiście same w sobie, czy to będzie po prostu używanie życia. Jak, Panie Boże, tylko mi nie przeszkadzaj, bo ja się naprawdę dobrze bawię. A jeżeli nagle się źle bawię, bo coś się stanie nie tak, no to wtedy pretensje są do Pana Boga. Dlaczego mnie? Dlaczego ja? Dlaczego coś mi się stało? Z tym idźmy dalej jeszcze. W tym samym slajdzie to mamy. Mamy tam, nie wiem czy to widać, to ten obrazek jest taki ciemny sam w sobie. Jest człowiek, który trzyma się swojej pracy i jak spojrzeć na to, to jest po prostu kupa jakiegoś tam chrustu. Ale to jest jego praca. I on się tego trzyma bardzo mocno.
A tu przychodzi do niego ta jasniejsza postać z kosą, tak charakterystycznie, przychodzi śmierć po niego. Przychodzi po niego śmierć. Nagle musi to wszystko zostawić, a on i tak trzyma się resztkami sił właśnie tego, co tam zrobił, co tam zyskał. I teraz tak, to jest 12 rozdział teraz i 16 wiersz. Tam mamy początek tej historii, 12 rozdział, 16 wiersz. Pewnemu bogatemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. No tu nie jest coś złego, tu jest coś dobrego. Pewnemu bogatemu człowiekowi pole dobrze obrodziło. My jesteśmy takim właśnie gospodarzem. Cały nasz kraj żyjemy w obfitości, żyjemy jak królowie. Mamy wszystkiego naprawdę pod dostatkiem. Wyrzucamy jedzenie przecież. Co za problem? Mamy czas na to, żeby nic nie robić. Mamy mnóstwo czasu. Mam problem właściwie. Co mam zrobić, bo mam tyle wolnego czasu? Wielu ludzi, ja nie mówię, że wszyscy, tak? Ale generalnie nasze społeczeństwo, nasze pokolenie, to jest nasz problem. W co zainwestować, żeby nie stracić pieniędzy? Co mam zrobić, tak? Żeby mieć ewentualnie więcej? Więc temu człowiekowi pole dobrze obrodziło. Ale zobaczcie, jak kończy się ta historia. 12 rozdział, 21 wiersz. Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Czym charakteryzuje się człowiek, który jest bogaty w Bogu? Czym będzie się charakteryzował człowiek, który jest bogaty w Bogu? Będzie chciał podobać się Bogu. Będzie chciał używać swojego bogactwa nie dla siebie wyłącznie, ale dla innych. Będzie żył dla Boga i dla innych. I to był jego problem, tego właśnie człowieka. 12 rozdział, 21, ale jeszcze wcześniej, gdyby przypomnieć tylko, to czytaliśmy, tak? On mówi, duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat, jedz, pij, odpoczywaj, wesel się. Głupcze tej nocy zażądają duszy twojej. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Czyje będzie? Dla kogo gromadzisz swój skarb? Jeżeli się uczysz i twoim bogactwem jest wiedza, jeżeli to są pieniądze, to wprost bogactwem są pieniądze, tak? Jeżeli to są twoje zdolności, dla kogo się uczysz, dla kogo pracujesz, dla kogo zbierasz pieniądze? Dla kogo? Bo pieniądze mogą być właśnie, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, takim sensem życia, szczęścia, powodzenia. To jest tym ja, bo zobaczcie, jeżeli ktoś jest bogaty, to on od razu ma wpływy, z nim się ludzie liczą. Czy liczą się ludzie z biednym człowiekiem? Nie, nikt się z nim nie liczy. Ale że masz pieniądze, zaraz się zaczną z tobą liczyć. Będą cię lubić. Prawda? Dobrze, idźmy dalej. Bogacz i Łazarz, o którym wspomniałem troszeczkę wcześniej, 16 rozdział. Ja mówię, wziąłem tylko niektóre historie i Łukasz szczególnie mówi o bogatych ludziach. I nie tylko w tej Ewangelii, mówi też o nich w Dziejach Apostolskich. Jest tego dużo. Wcześniej tu był bogacz, ale już pominąłem go, zostawiłem to. 16 rozdział, ten znany fragment właśnie, że mamy bogatego człowieka i biednego. Wspominałem o tym na pogrzebie właśnie. To się wydaje, że Bóg zapomina o swoich biednych, o swoich takich, którzy nie radzą sobie z życiem, tylko psy przychodzą, liżą jego rany, gdy w tym czasie bogacz oblizuje swoje paluszki i jak mu coś zbywa, to tam wyrzuca ewentualnie temu biedakowi. Ale przychodzi moment, kiedy oni już są poza, skończyła się jakby to ich życie, egzystencja tu na ziemi, i nagle bogacz jest zaskoczony pewnymi rzeczami. Tak? Nie jest zaskoczony tym, że jest dalszy ciąg. On jest zaskoczony tym, jaki jest ten dalszy ciąg. Tak? To był Żyd, który wierzył w Boga. To nie jest tak, że on się zdziwił. O, Abraham tutaj? Nie? To nie było tak, że on się zdziwił. On nazywał Abrahama ojcem tam wręcz. Ale widzi go z jakiejś odległości. Widzi i właściwie usycha. Pamiętamy jego cierpienie, jest tak pokazane symbolicznie, że nawet gdyby ktoś przyszedł, gdyby Łazarz przyszedł i umoczył palec w wodzie i kropnął mu tą kropelkę wody na język, to byłaby dla niego wielka ulga. Jak wielka męka jest dla tych, którzy nigdy nie pojednali się z Chrystusem i którzy żyją
tylko właściwie dla bogactwa, które mogą tutaj zyskać. Cała ich wartość, znaczenie, sens życia to jest tylko w tym, co ile posiadam, ile mam. Abraham zaś mu rzekł: synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swojego życia. Podobnie jak Łazarz zło. To wydaje się być takie niebiblijne. Jak to? Od kogo otrzymali to? No, Pan Bóg daje. Pan Bóg daje wszystko. I powiedziane jest, dobro otrzymał. Bogacz otrzymał dobro. Łazarz otrzymał zło, ale nie w tym jest sens cały ich istnienia. Ponieważ później na jakiejś podstawie, i to nie na podstawie tego, kto był bogatszy, biedniejszy, kto więcej cierpiał, kto mniej cierpiał, oni będą później sądzeni, czy będzie ich przeznaczenie. Przeznaczenie nie zależy od bogactwa. Od stosunku do bogactwa, od tego, komu zaufali. Od tego, komu zaufali. Teraz on, Łazarz, tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. Więc tak jak powiedziałem, ta przypowieść mówi bardzo wyraźnie, życie to nie jest wszystko i śmierć nie kończy wszystkiego tutaj na ziemi. Śmierć nie kończy. Tu na ziemi tak, ale nie kończy życia naszej duszy. I teraz pytanie bardzo ważne. Uważajcie teraz. To można sobie zapisać. Co mogło go uratować? Co mogło uratować bogacza? Co mogło go uratować? Pamiętam dalszy ciąg rozmowy? Kiedy on mówi, proszę cię więc, ojcze, 27 wiersz, abyś go posłał, Łazarza, żebyś go posłał do domu mojego ojca, mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce. Co mu odpowiada Abraham? Mówi, mają Słowo Boże, mają Mojżesza, mają proroków, niechże ich słuchają. Na ten czas doczesności, kiedy my tu żyjemy, to, co Pan Bóg nam zostawia, to jest Jego Słowo. I to Słowo miało moc, żeby ten bogacz mógł zmienić swoje życie, żeby to Słowo zmieniło jego serce. Tak jak mówi później Jakub, że zostaliśmy zrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, którym jest właśnie Słowo Boże. Urodziliśmy się po raz drugi do życia duchowego właśnie przez Słowo Boże. Więc to mogło go uratować. I nie chodzi tylko, uważajmy na to, uważajmy, nie chodzi tylko o to, jak jest, co ty sobie myślisz o Bożym Słowie. Tak? Ja mam szacunek do swoich myśli o Bożym Słowie. To nie to samo jest. To jest zupełnie nie to samo. To, że ja mam jakieś poglądy chrześcijańskie, to, że ja sobie coś myślę na temat Bożego Słowa, to nie jest to samo, co pozwolić, żeby to Słowo miało wpływ na moje życie. Żeby to Słowo kierowało moim życiem. To nie jest to samo. Więc jeśli Bóg jest moją radością i pociechą, to i to Słowo będzie. Jeśli Bóg ma być moją pociechą, radością, moim tożsamością, że On jest moim Ojcem, to wtedy i Jego Słowo musi być czymś takim w moim życiu. Idźmy dalej. 18 rozdział, tu bez obrazka, ale szybko spróbujmy przez to przejść. Kolejny bogaty człowiek, jeżeli ktoś czyta Łaskę na co dzień, ktoś czyta, ma tą książkę Łaska na co dzień, to przedwczoraj było właśnie z 18 rozdziału. O tym bogatym dostojniku, mówi tak, zapytał go dostojnik tymi słowy, nauczycielu dobry, co mam czynić, żeby odziedziczyć żywot wieczny. Tak? To troszkę tak dziwnie brzmi, robić i odziedziczyć. Jeżeli odziedziczyć, to nic nie musisz robić, jesteś dziedzicem i koniec. A to mówi, co mam robić? No, ale to jest takie żydowskie pojmowanie, tego to jest ojciec Abraham, tak, to jest życie wieczne i tak dalej, związane z co ja mam, no jak, czy mam ewentualnie coś zrobić. Tak? Więc Pan Jezus mówi, co ma zrobić, ale to mu się bardzo nie spodoba. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł do niego, jeszcze jednego ci brak, tylko jednego. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i naśladuj mnie. To nie jest tak, że rozdawanie mienia pomaga nam, tak jak tamten bogacz i Łazarz, tak? Że gdyby on rozdał wszystkie swoje mienie, to poszedłby do nieba. To nie o to chodzi. Pan Jezus trafia w punkt, ponieważ bogactwo było jego tożsamością.
Bogactwo było jego tożsamością, było jego bezpieczeństwem, było jego poczuciem wartości. Bogactwo. Tym było dla niego bogactwo. Co zrobił ten człowiek, kiedy to usłyszał od Jezusa? Mówi, usłyszawszy to, zasmucił się. Był bowiem bardzo bogaty. Wszystko dla Ciebie, Panie Boże, z wyjątkiem nie tego. Tylko nie to. Wszystko. Ja mogę iść za Tobą, tylko mi nie zabieraj czegoś tam, co akurat będzie moim bogactwem. Jezus, gdy go takim ujrzał, powiedział, jak trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Więc pytanie muszę sobie zadać, co mi przeszkadza? Co mi przeszkadza w tym, żeby wejść do Królestwa Bożego? W tym, żeby odziedziczyć to Królestwo Boże? Co mi przeszkadza? Czy jest coś, co stoi na tej drodze? 19 rozdział. Kolejny bogaty człowiek, oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Ot tylko tyle. Takie banalne to się wydaje. Ot po prostu ludzka ciekawość, wszedł na drzewo i gdziekolwiek chcemy zobaczyć Zacheusz, to od razu będzie na drzewie. Wszystkie jakieś takie dla dzieci rysowanki. Zacheusz będzie na gałęzi dziś, w jakiś sposób wisiał i czekał na Pana Jezusa. Bardzo fajnie, ale zobaczcie, co z jego bogactwem. To był człowiek bogaty. Pierwsza rzecz, i to jest ciekawe, nie? Pierwsza rzecz, on nie mówi o tym, Panie, ogarnęło moje serce taka miłość, jestem teraz taki uniesiony czymś, albo... No, nie, nie. Pierwsza rzecz, jaką on mówi, to mówi dotyczącą swojego posiadania. Jego stosunek do bogactwa. Jego stosunek do jego majątności. Tak? 19 rozdział. Co on powiedział? Co zrobi z tym bogactwem? Mówi, stanął Panie, 8 wiersz, 19:8. Stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Jezus mówi, dzisiaj zbawienie stało się Twoim udziałem. Niesamowite, prawda? Jeszcze raz powtórzę, nie chodzi o to, ile rozdasz. Tak? On powiedział połowę. Może ktoś, a mało, powinien wszystko rozdać, tak jak w czasach Nowego Testamentu, później już tam apostolskich, tak? Powinien może wszystko rozdać. Nie, nie, to nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, że dajesz, łatwo jest na przykład dzisiaj, jeżeli chodzi o dziesięcinę, tego dość praktycznego. Nie ma obowiązku dziesięciny, ale dobrze jest, bo to się łatwo liczy. Dobrze jest wspierać zbór, wspierać społeczność. Niedobrze jest odwrotnie, kiedy tego nie robimy. Ale jeszcze poważniejsza kwestia jest taka, w czym tkwi źródło Twojego szczęścia, sensu życia. Pod koniec życia będziesz to musiał ocenić, w czym była Twoja tożsamość. Dobrze, więc tak, to była pierwsza rzecz, która charakteryzowała jego przemianę, to był stosunek do jego bogactwa. Idźmy dalej i szybciutko już chcemy to jak najszybciej przejść. Łukasza 21 rozdział, to jest jeszcze chyba ostatnia historia z Ewangelii Łukasza odnośnie bogaczy. 21 rozdział, pierwszy wiersz, od razu od początku, a podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy. Co robili bogacze? Wrzucali swoje dary do skarbnicy. W innym miejscu przeczytamy, jak oni to robili, pamiętacie? Kazali na przykład trąbić przed sobą. To był demonstracyjny sposób. Wszyscy musieli na ten moment odwrócić głowę. A, co się dzieje? I tam wtedy te pieniążki leciały, dzyń, 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 dzyń. I oni coś tam wrzucali do tego skarbca, tak? Żeby wszyscy widzieli, jak oni to robią, jak oni tutaj składają coś dla Pana Boga. Przeciwieństwem tego, kontrastem, takim policzkiem dla nich jest ta wdowa, która przynosi 2 grosze i robi to w ukryciu. Oddaje wszystko, co ma na swoje utrzymanie. A tamci, co dawali? To, co im zbywało. To, co im zbywa. To nic nie wnosiło do ich życia. To nic nie zmieniało w ich życiu. Nic. Więc muszę sobie nieustannie zadawać pytanie, czy to, co mam, w jaki sposób, czy jestem bogaty w Bogu? Czy to służy mi tylko wyłącznie, czy służy też innym? I jeszcze dojdziemy do podsumowania za chwilkę. To można by więcej powiedzieć, ale nie chcę przeciągać tego, żebyśmy nie stracili jakby wątku tego wszystkiego. Dzisiaj rano jeszcze czytałem fragment dotyczący
właśnie z łaski na co dzień, dotyczące naszego życia. Mówi tak, jak to możliwe, że my, którzy zostaliśmy obdarzeni miłością wieczną, wykraczającą ponad wszystko, na co moglibyśmy mieć nadzieję, sami regularnie okazujemy tak mało miłości ludziom wokół? Jak możemy nie reagować miłosierdziem w stosunku do innych, skoro sami otrzymaliśmy miłosierdzie, które każdego ranka na dodatek zostaje odnowione? Dlaczego postępowanie i osąd są często bardziej naturalnymi reakcjami na grzech, słabość, porażkę, niż oferowanie tej samej łaski, którą otrzymaliśmy? Dlaczego sami jesteśmy tak niecierpliwi, gdy zasięg Bożej cierpliwości wobec nas jest jednym z odkupieńczych celów naszego życia? Dlaczego tak trudno przychodzi nam wybaczać, gdy sami otrzymaliśmy przebaczenie za cenę cierpienia i śmierci Jezusa? Dlaczego potrafimy przechodzić obok cierpienia z tak niewielkim współczuciem? Odpowiedź brzmi, nie będę wszystkiego czytał, dlatego, że nie dzielimy swojego serca z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Nie dzielimy swojego serca z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Jeżeli nie ma tam miejsca na Jego odczuwanie, to będzie coś innego. I to inne nazywa się chciwość. Hebrajczyków 13 rozdział mówi w taki sposób, niech życie wasze będzie wolne od chciwości. A pamiętam, że chciwość jest bałwochwalstwem. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Pytanie, ale jak ja mam to zrobić? Ale jak ja mam to zrobić, żeby być wolnym od chciwości? Właśnie to, co przeczytałem w uzupełnieniu o ten... O, przepraszam. To ja chyba przeskoczyłem jeden. Tak czy nie? I list do Efezjan 3,8. Nie wiem, jest tam list do Efezjan? Tak? Bo ja nie widzę dobrze. Tu jest. To tam był wcześniej Hebrajczyków. Teraz będzie list do Efezjan 3, 3 rozdział, 8 wiersz. I to było słowo, które, od którego to wszystko się zaczęło, to moje rozważanie. Apostoł Paweł nagle mówi o sobie w taki sposób. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana łaska. Po co? Żebym zwiastował poganom. Żebym ogłaszał poganom. Żebym mówił wszystkim ludziom dookoła. O czym? Jak niezgłębione jest bogactwo Chrystusowe. I tu wracam do tego, o czym mówiłem na samym początku. Czy umiesz ocenić, jak oceniasz wartość tego świata i to, co daje tutaj ten świat? O, to mi się opłaca, tam jest fajnie, to jest korzystne dla mnie, to mi się podoba. Skoro mi się to podoba, muszę to mieć, to jest moje. Czy widzisz bogactwo Chrystusa? Czy Chrystus jest tylko dodatkiem, jak kwiatek do kożucha, jak to się mówi? To jest pytanie, które zadaję również sobie. Bardzo poważnie, bardzo mocno. Czy widzisz bogactwo Chrystusowe? Tracimy na tym świecie bardzo dużo różnych rzeczy. Mógłbym wymieniać, nie chcę też przedłużać, ile rzeczy straciłem. Tak po prostu straciłem. Tak? Przepadły. To były finanse, to były rzeczy. Jak wartościujesz to, co masz wobec Chrystusa? Kim On jest? Jeżeli On nie stanie się pierwszy, jeżeli On nie stanie się tym bogactwem Twoim, to nic nie masz. Nic nie masz. Umrzesz z pustymi rękami, ale najgorsze jest to, że przed Bogiem Bóg powiedział, żyłeś dla siebie, dostałeś tutaj dobro. Nikt nie powie, że otrzymał tutaj zło. Otrzymałeś dobro. Ale co z tym zrobiłeś? Powstańmy do modlitwy.